zapomnieć. To musi być ktoś poważny, odpowiedzialny. Tym bardziej. Tak. Dzień dobry, chciałabym przeczytać oświadczenie, które przygotowaliśmy w dniu dzisiejszym. Będziemy egzekwować należne nam prawa i żądamy przyjazdu ministra sprawiedliwości do Szczecina, gdzie zostały ujawnione nieprawidłowości, które stały się przyczynkiem naszego protestu głodowego. Nie da się tego problemu przedstawić i rozstrzygnąć w Warszawie, gdyż dokumenty na poparcie zarzutów, które stawiamy, zajęłyby pewnie tira. Jest to niemożliwe, dlatego nasze żądanie jest zasadne i wymaga przyjazdu ministra do źródła, czyli do Szczecina, który jeszcze należy do Polski. Za chwilę będzie 12, jego koleżanka. Sprawiedliwość.